Cześć, z tej strony Joanna Sarwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, tak jak mówiłam, na kanale więcej vlogów, więcej rzeczy, które polecam i tego, co się u mnie aktualnie dzieje. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o suszarce, o tym, dlaczego się na nią przez długi czas nie mogłam zdecydować i dlaczego teraz zmieniłam zdanie i wręcz kilka miesięcy temu zaczęłam poszukiwać suszarki i robić research na rynku, jaką wybrać. Tak się czasami składa, że są takie miłe zbiegi okoliczności i właśnie parę miesięcy temu odezwała się do mnie firma Beko z propozycją współpracy, czyli przetestowania ich suszarki. No i jeżeli spełni ona moje oczekiwania, to podzielenia się tym z Wami. I tak też się stało. Jestem, mogę już powiedzieć, szczęśliwą posiadaczką suszarki, którą z czystym sercem mogę Wam zarekomendować i już Wam mówię dlaczego. Jak pewnie część z Was wie, jeżeli obserwujecie mnie na bieżąco, prawie pół roku temu przeprowadziliśmy się do domu z mieszkania. W mieszkaniu mieliśmy, no nie tak może mało miejsca, no ale jednak teraz mamy 4 albo może nawet 5 razy więcej tego miejsca. Natomiast ja moich dwóch synów, chłopców, no urodziłam i, że tak powiem, mieszkaliśmy właśnie wtedy w mieszkaniu. I powiem Wam, że po prostu jednym, bardzo dobrze wspominam jakby to moje wczesne macierzyństwo, natomiast jednym z koszmarów było naprawdę po prostu ciągłe nastawianie prania i po prostu wywieszanie, wiecie, w salonie, bo nie było nawet na tyle miejsca, ani nie mieliśmy tyle miejsca w łazience, ani w sypialni do końca, więc często to były takie po prostu dwie duże suszarki, no bo jeszcze jak było już dwójka tych dzieciaków, a po prostu ciągle wszystko jest brudne i trzeba to prać, to po prostu to wisiało wszędzie, no i po prostu cały salon był bardzo często zagracony tym suszącym się praniem. Dodatkowo, jak być może część z Was wie, mi zależy ogólnie na rozwiązaniach ekologicznych i przyznaję, że miałam dwa podejścia i ze Stefanem i z Tymonem do pieluch właśnie wielorazowych, natomiast po prostu jakby nie byłam w stanie sobie wyobrazić, ile ja bym musiała tych pieluch i tych wkładów kupić, żeby to zdało egzamin i też to ciągłe jakby pranie tego, zapieranie, no poddałam się, przyznaję się, po prostu to było fiasko totalne. Dlatego też teraz, kiedy no, za jakiś czas przywitamy Matyldę na tym świecie, postanowiłam, że no, być może fajnie by było ograniczyć sobie po prostu przynajmniej tą robotę, która jest właśnie związana przede wszystkim z tym czasem, którego wymaga po prostu suszenie tego wszystkiego i zainwestować w suszarkę. Co mnie do tego przekonało? Również to, że teraz te technologie, jeżeli chodzi o suszarki, mocno się zmieniły i tak jak dawniej, przynajmniej jak się orientowałam, no nie było to zbyt ekonomiczne rozwiązanie i dobre dla naszej planety, to teraz naprawdę te suszarki mają w większości klasę A++++ i zużywają tej energii bardzo mało, więc no nie obciążają ani naszego portfela, jeżeli komuś na tym zależy, bo tak jak przeczytałam, ja jeszcze nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo to są tak małe kwoty, że jakby nie widzę tego na rachunkach. Natomiast przeczytałam, że to jest około 9 zł takie korzystanie z suszarki na miesiąc, jeżeli chodzi o koszty. No i tym samym nie obciążamy zbytnio naszej planety, bo po prostu jest to ekonomiczne. I powiem Wam, że mimo tego, że teraz miejsca mam więcej i pewnie nie musiałabym tych wszystkich pajacyków i ubranek po prostu wywieszać w salonie, no to mimo wszystko jakby ja nie jestem taką perfekcyjną panią domu, dla której jest mega ważne właśnie to, żeby mieć dużo miejsca na pralnię, na suszenie. Ja nienawidzę prasować, jakby szkoda mi zawsze na to czasu. I nieraz było tak, że nawet tutaj, jak widzicie antresole, to po prostu jak byli u nas goście i potem właśnie prałam wszystkie jakieś tam poszewki, poszwy i tak dalej, czy obrusy po świętach, to po prostu było wszystko wywieszone i nie wygląda to dobrze, nawet jak jakby nikt do nas nie przychodzi, no to ja jednak lubię mieć taki ład i porządek sama dla siebie i to jest przede wszystkim jakby dla mnie ten dom ma być miły i przyjemny. Poza tym zapach tego prania, mimo że jakby my tu mamy bardzo dobrą wentylację, no jednak jak mamy bardzo dużo tej wilgoci, to też nie jest to najlepsze rozwiązanie. A jeżeli chodzi o pralnię, to nie mam w niej za dużo miejsca, ponieważ postanowiłam połączyć pralnię z garderobą,
bo mając doświadczenie właśnie z wielkiej szafy w sypialni, w naszym mieszkaniu, gdzie zawsze, no nie tylko, nie zwalam, że tylko mój mąż, ale ja również nieraz się gdzieś tam zostawiło jakieś ubrania, czy właśnie do prania rzeczy i tak dalej, to w tej sypialni jednak ciągle był bałagan. I tego bardzo chciałam uniknąć. Chciałam, żeby sypialnia była takim fajnym, przyjaznym miejscem, gdzie jest po prostu jak najmniej pierdół i jak najmniej rzeczy, które ten bałagan mogą i nieporządek wprowadzić. Więc mam połączenie tak naprawdę właśnie suszarni, pralni i garderoby. Więc mimo dużego domu nie bardzo mam takie miejsce, które bym chciała oddać na to suszenie. I tutaj naprawdę suszarka już teraz mi się bardzo sprawdziła. No dobra, to pokażę Wam, jak to wygląda i dlaczego jakby polecam Wam suszarki Beko. Zabiorę Was zaraz do mojej suszarnio-pralnio-garderoby, ale jeszcze zanim chcę Wam tylko powiedzieć o tym, że w opisie filmu znajdziecie linki właśnie do strony Beko i też do super promocji, z której możecie skorzystać do 9 maja, więc jeżeli zastanawiacie się nad zakupem suszarki, to myślę, że warto do 9 maja podjąć tę decyzję, bo możecie wtedy skorzystać ze specjalnej promocji i dostać po prostu dodatkowy bonus w postaci 500 zł właśnie od firmy Beko. Także wszystkie informacje macie w opisie filmu, no a my idziemy do pralnio, suszarnio, garderoby. Jak mówiłam, nie ma tutaj jakoś bardzo dużo miejsca, no ale trzeba mieć w życiu jakieś priorytety. Mi zależało na tym, żeby mieć ogromną, otwartą przestrzeń, jeżeli chodzi o właśnie salon, jadalnię, kuchnię. Chciałam mieć dość dużą sypialnię, chciałam, żeby dzieci miały pokój sportowy, chciałam mieć wannę wolnostojącą w łazience, więc na pralnię i garderoby nie zostało tak dużo miejsca, ale od jakiegoś czasu staramy się też ograniczać ilość jakby ubrań i zakupów, więc jakby ta szafa póki co nas mieści i myślę, że tak już będzie. I właśnie, to jest jeszcze jedna fajna rzecz, zalety suszarki, którą już dostrzegam, bo na przykład mój syn Stefan ma prawie codziennie treningi piłkarskie. I był to czasami problem, bo okazywało się, że na przykład no już nie zdążymy wysuszyć jego rzeczy na kolejny trening i po prostu co on ma ubrać? No to na przykład ubiera brudne. Więc dzięki zastosowaniu suszarki i temu, że po prostu wsadzamy coś do pralki, a potem od razu do suszarki i wyciągamy suche rzeczy, tak naprawdę możemy tych ubrań mieć mniej. Ja też liczę na to, bo no, będziemy mieć teraz dziewczynkę i mnie to osobiście bardzo cieszy, że ja mogę kupić kilka fajnych, jakościowych ciuchów, bo z których i tak dziecko zaraz wyrośnie, a nie po prostu 50 pajacyków, no bo po prostu to pranie i suszenie idzie dużo, dużo szybciej, więc też pozwala nam to ograniczyć po prostu ilość rzeczy, którymi się otaczamy i wprowadzić taki chociaż lekki minimalizm do naszego życia. Jeżeli chodzi o korzystanie z suszarki, to ja obawiałam się tego, bo tak jak Wam mówiłam, naprawdę nie lubię prasować. Bałam się tego, że te ubrania z suszarki będą wymięte. I tutaj bardzo pozytywnie się rozczarowałam, bo one wcale nie są bardziej wymięte niż takie wiszące i się suszące gdzieś tam na powietrzu. Mam wrażenie, że nawet czasami one są lepsze, bo wyciągamy już takie ciepłe ubranie i te nawet takie zagniecenia, które powstają podczas prania, one się jakby trochę rozprostowują. Poza tym te ubrania w ogóle są, słuchajcie, takie, nie wiem jak to nazwać dokładnie, takie jakby miękkie. Takie jakbyśmy ściągnęli z siebie coś czystego, co już nosiliśmy. I to jest naprawdę fajne, więc ja praktycznie no, nie prasuję tych rzeczy. No wiadomo, że czasami jakąś koszulę dla siebie czy dla męża, no to już uprasuję albo obrus na święta, ale naprawdę jakby przy suszarce nie ma, w ogóle nie zauważyłam tego problemu, żeby te rzeczy były jakieś pozginane, więc to jest duży plus, a wręcz te takie czasami odspinacze, jeżeli zostają nam właśnie ślady na jakichś bluzkach i to się mi nieraz zdarzyło, no to ten problem też znika, także to jest super. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o te suszarki Beko, to one są bardzo kompaktowe, bo tu jest do 7 kg, ale ona jest bardzo płytka, bo ma, na przykład ten model ma 46 cm głębokości. U mnie akurat ona stoi już na pralce, więc tego nie zobaczycie. Ale jeżeli nawet nie macie za dużo miejsca takiego przeznaczonego na suszarkę, na przykład w mieszkaniu, to tak naprawdę wciśniecie ją w większość miejsc nawet do szafy zabudowanej, tak? Nie będzie z tym problemu, bo ona naprawdę nie zajmuje dużo miejsca, a mieści całkiem sporo jakby ubrań. No 7 kg to naprawdę jest niemało. Co więcej, bo to też tego się obawiałam, nie trzeba tutaj mieć doprowadzonej wody. Ja akurat no, woda, z wody korzysta pralka, ale jeżeli chodzi o suszarkę, to można jakby mieć to odprowadzanie, ale jeżeli nie, to bardzo prosto. Po prostu wyciągamy zbiornik z wodą. Ja akurat za drzwiami mam
łazienkę, więc po prostu biorę ten zbiornik i opróżniam w łazience, więc zajmuje mi to no dosłownie, nie wiem, 20 sekund, także nie ma problemu. I jeszcze jeden plus, którego się w sumie nie spodziewałam, ja jestem alergikiem. I jakby no, mam alergię na kurz, na roztocza, dlatego staram się, żeby po prostu w naszym domu tego kurzu nie było za dużo. I z tego, co zaobserwowałam i co jakby czytałam, zastanawiając się nad wyborem suszarki, to właśnie rzeczywiście jest to, że podczas suszenia takiego naturalnego ubrań tego kurzu w domu zaczyna się pojawiać znacznie więcej. Więc tutaj z jednej strony ograniczamy ten kurz, ale druga rzecz, to mamy tutaj taki zbiornik, w którym jakby zbierają się różne rzeczy po suszeniu. I zobaczcie, bo ja nie spodziewałam się, że w ciuchach mamy tak dużo jakichś kłaczków czy kurzu, który się gromadzi nawet po praniu. To jest ilość z jednego suszenia, więc na pewno pod kątem takim antyalergicznym ta suszarka też może fajnie całkiem działać, czy to dla dorosłych alergików, no tym bardziej dla dzieci, które, szczególnie niemowląt, które są na to dużo bardziej narażone i trudniej im jest sobie na początku z takimi rzeczami poradzić. I żebym nie była gołosłowna, akurat suszarka skończyła cykl przed chwilą. Więc zobaczcie, o, na przykład ja tego po praniu w ogóle jakby też tak, bo można zawsze to strzepnąć, to ubranie, jakoś specjalnie nie strzepywałam. To jest na przykład koszulka mojego syna Tymka. Ona jest, słuchajcie, no czy ona już jest w ogóle strana, bo on już ją nosi po Stefanie. Natomiast no ona, ja wiem, że niektórzy by to prasowali, ale według mnie i naszych standardów, to on to po prostu ubierze i będzie w tym biegał i będzie wszystko okej. Okay. Bo też nieraz się pojawiają właśnie pytania, czy jakieś gumki się nie zniekształcają. Zobaczcie, no te spodnie naprawdę wyglądają całkiem normalnie i są od razu właśnie takie, oprócz tego, że cieplutkie, fajne, to miłe w dotyku i miękkie, a nie takie jak po praniu. I na przykład jak macie jakieś nawet starsze ręczniki, to one też odzyskują trochę dzięki tej suszarce miękkość, co mnie osobiście bardzo pozytywnie zdziwiło. A i jeszcze bardzo ciekawa opcja, z której możecie skorzystać, to taki łącznik, jeżeli macie właśnie suszarkę i pralkę firmy Beko, to możecie po prostu użyć takiego łącznika i nie musicie mieć jakby tutaj całej zabudowy, żeby ustawić suszarkę na pralce, tylko po prostu dzięki temu łącznikowi to się będzie razem trzymało i będzie jakby takim jednym meblem, więc to też nam oszczędza przestrzeń. Tak naprawdę jeżeli mamy puste miejsce nad pralką, które zazwyczaj nie jest jakoś super wykorzystane, no to właśnie w ten sposób ten dodatkowy sprzęt tak naprawdę nie zajmie nam więcej miejsca. No ja bym tutaj obok pralki raczej już suszarki nie postawiła, a tak to się fantastycznie mieści jedno na drugim i nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie i wątpliwości, to jeżeli tylko będę znała odpowiedź, to bardzo chętnie Wam odpiszę, także piszcie w komentarzach. Jeżeli korzystacie z suszarki, to też dajcie znać, bo ja już teraz czuję, że naprawdę to jest niezła rewolucja u nas i bardzo się cieszę z tego, że po prostu przy trzecim dziecku, czyli już tak naprawdę przy trójce dzieci w domu, będę miała jednak tej pracy znacznie mniej, bo nawet ja nie miałam świadomości, jak dużo czasu nawet samo wieszanie prania mi zajmuje, a potem jego ściąganie. A tutaj wyciągam po prostu z jednego bębna, wsadzam do drugiego, a potem wszystko składamy i ląduje od razu w naszych szafach. Więc ja Wam bardzo to rozwiązanie polecam. Pamiętajcie, że Beko do 9 maja ma promocję 500 zł bonusu, z której warto skorzystać. Wszystkie linki macie w opisie. A ja pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych vlogach. Cześć!